Nazywam się Jerzy Podalewski, jestem astronautą, jest rok 2145, loty załogowe w kosmos nie są już dłużej przywilejem nauczonych, a stały się codziennością. Zjawiskiem tak powszechnym, co oddychanie czy jedzenie. Wystarczy tylko wybrać linie lotnicze Marynarki Gwiezdnej i można polecieć dokąd się chce. Kolonie na Marsie i orbicie Saturna zostały już dawno założone, a ich rozwój przekroczył najśmielsze oczekiwania statystów czy synoptyków. Ja zaś z odkrywcy i naukowca zmieniłem się w dostawcę minerałów, technologii i surowców. Jedynie kosmos się nie zmienił. Jest pełen zimnej czerni i pustki. Ale to wszystko zależy przecież od punktu widzenia. Jest wszakże w nim też światło. I Ziemia, kochana planeta, na której się urodziłem i wychowałem. Większość rodzin, jakie znam, urodziły się i dorosły na kolonii marsjańskiej. Są to najczęściej rodziny plantatorów nowych gatunków genetycznie zmodyfikowanych roślin albo rodziny górników, którzy wydobywają surowce naturalne czerwonej planety. A ja wożę. Jak już wspomniałem, zajmuję się transportem materiałów. Czasami to upokarzające zajęcie. Zwłaszcza, kiedy nie stać cię na najnowszą protezę nogi dla babci, bo większość zarobionych kredytów idzie na zatankowanie rakiety i wymianę jej zbiorników. Latam jednym słowem z błomem. Czasami jednak udaje mi się położyć ręce na najnowszej technologii. Dzisiaj prócz elektronicznych pieniędzy bardzo dużo handluje się technologią w postaci dyskietek, pendrive'ów czy mikrochipów. To bardzo ułatwia życie. Oficjalnie Marynarka Gwiezdna nie handluje tego typu specjałami, ale wszyscy w głębi duszy wiedzą, jak z tym jest. Czego dusza widzi, sercu nie żal, czy jakoś tak. Zapewne zastanawiacie się, czemu służy ta moja gadanina i co nią próbuję osiągnąć. Otóż postanowiłem nagrać vlog o sobie. Pamiętam wiele przygód, jakie doświadczyłem latając po naszym Układzie Słonecznym. Widziałem niebieskie przestworza gazowego olbrzyma Neptuna. Kiedyś omal nie zderzyłem się z Fobosem, jednym z księżyców Marsa. Pamiętam też jedną, dość szczególną przygodę, jaka spotkała mnie na Plutonie. Zaraz o niej zresztą opowiem. Otóż byłem wtedy młodszy o 3 lata, a więc miałem wtedy 45. Na tę wyprawę Marynarka Gwiezdna postanowiła wyposażyć mnie w jeden z lepszych krążowników minionych lat, jaki widziałem. Był to Orzeł X-12. Maszyna była cudowna w swojej budowie. 6 silników plazmowych, opływowy kształt, nienaganna elektronika pokładowa oraz oszklona, z hartowanego, syntetycznego szkła kabina pilota. Marzenie każdego z astronauty mojej generacji. Wylatując z orbity Neptuna, nie przypuszczałem nawet, z jaką płynnością przyjdzie mi prowadzić tą maszynę. Lot był szybki i przyjemny do czasu, aż nie zacząłem zbliżać się do planety karłowatej. Otóż Pluton przebywa w pasie Kuipera, a to oznacza kłopoty w postaci meteorytów, asteroid i innego szmelcu, jakiego pełno w kosmosie. Na szczęście mój wehikuł miał odpowiednio mocne poszycie oraz osłonę antygrawitacyjną. Wybitnie inteligentny wynalazek zapobiegający wszystkim niedogodnościom ze strony pomniejszych odłamków czy pyłu. Lądowanie nie należało do najprzyjemniejszych, gdyż Pluton nie posiada dość gęstej atmosfery. Musiałem ręcznie wyhamowywać, gdyż z jakiegoś powodu nienaganna elektronika poczęła z pewnego powodu szwankować. Do dziś nie wiem, co mogło być tego przyczyną. Na miejscu przywitał mnie Dmitrij Iwanowicz, prywatny właściciel ośrodka, do którego dostarczyłem towar w postaci nowej odmiany roślin wrażliwych na najmniejszy promień światła oraz sprzętu optyczno-pomiarowego. To właśnie tutaj, na zapomnianym przez Boga ośrodku, zaczęły się dziać dziwne i niewytłumaczalne rzeczy. Siedziałem w kawiarni z Iwanowiczem, racząc się grzanym piwem i rozmawiając o niebieskich migdałach, gdy nagle moich zmysłów dobiegło coś na kształt drżenia. Drżał stolik, siedzenie, a nawet ciecz w moim kubku. Nie wiedząc, co się dzieje, zapytałem Iwanowicza, co to wszystko ma znaczyć. Ten zaś odpowiedział, iż to tylko odwierty i żebym się tym nie przejmował zbytnio, gdyż to codzienność. Miałem jeszcze 48 godzin wolnego czasu, nim ostatni ładunek zniknie z hangaru mojej maszyny, tak więc postanowiłem wykorzystać ten czas i pozwiedzać okolicę. Obejrzałem przeszkloną kopulastą halę, zajrzałem też do obserwatorium, które stało się od niedawna muzealnym reliktem przeszłości, aż w końcu licho zaprowadziło mnie do podziemi, skąd dobiegały owe wibracje. Początkowo nie działo się nic. Nie mogąc zobaczyć drogi przed sobą, zapaliłem latarkę przypiętą do mojego kombinezonu. Ujrzałem szeroki korytarz. Podążyłem nim do końca, aż ten nie przeszedł w spiralne zejście w dół. W promieniu mili nikogo nie było, zaś ja, ciągnięty ciekawością, podążyłem w otchłań. Spiralne zejście ciągnęło mnie dość długo, dopóki nie zobaczyłem przed sobą innego źródła światła. Było blade, prawie w ogóle niedostrzegalne i miało krwistą czerwoną barwę. Zamarłem z przerażenia, gdy w snopie mojej latarki zobaczyłem zwłoki. Oto przed moimi oczami leżał w kombinezonie trup człowieka. Miał zakrwawioną twarz, posiadał gęsty zarost i parę błękitnych oczu, które teraz zachodziły bielmem. Leżał na wznak, zaś ja przypatrywałem mu się oniemiały. Oprzytomniałem po niespełna minucie. Szybko sprawdziłem puls. Brak. Obszukałem jego kombinezon. Nic. Przyjrzałem się jeszcze raz jego twarzy, która w dziwny sposób wydała mi się znajoma. W kilka chwil później zawiadomiłem Iwanowicza, na co ten jedynie skarcił mnie, że szlajam się jak pies. Ciało zostało zabrane do kostnicy. Przez cały ten czas usiłowałem sobie przypomnieć, skąd znam twarz tego zmarłego nieszczęśnika, jak i próbowałem dociec powodu jego śmierci. Co tam robił? Skąd się wziął? Co spowodowało jego zgon? Pracownicy placówki na Plutonie nie dostarczali mi żadnych odpowiedzi. Ich zmęczone twarze wskazywały na marazm i zatracenie się w machinalnej codzienności. Dopiero po 2 godzinach odczekania Dmitrij zaprosił mnie do swojego biura. Tam też się dowiedziałem rąbka tajemnicy. Do dziś pamiętam tą rozmowę, jakby to było wczoraj. Napije się pan? Nie, dziękuję. Pewnie chce pan wiedzieć, co my tutaj działamy poza odwiertami, prawda? Zastanawiałem się nad tym, ale odpowiedzi nie otrzymałem. I nie otrzyma pan, chyba że wie pan, jak rozwiązać mi język. Mam w swojej kieszeni pudełko z chipem Interstellar i 56. Dobrze pan kombinuje, choć podał pan zawyżoną cenę. Otóż prowadzimy tu odwierty wykopaliskowe. Te zdjęcia zostały zrobione dzisiaj. Mój Boże, co to? Figury, sklepienia żebrowe, pozostałość pozaziemskiej cywilizacji na Plutonie. Mówiąc te słowa, Iwanowicz nalał sobie trunku do porcelanowego kubka. Ja zaś milczałem. Z początku myśleliśmy, że to formacje skalne powstałe na skutek obecności ciekłej wody, ale szybko odrzuciliśmy tę teorię. Im głębiej się zapuszczaliśmy, tym więcej było śladów myśli architektonicznej. I wszystko wskazuje, że to coś tu było. Pytanie tylko brzmi, dlaczego pod ziemią? Po wymianie tych zdań Iwanowicz spochmurniał i pozostawał taki aż do końca mojego pobytu na placówce. Wracając na pokład krążownika, zobowiązałem się przetransportować parę znalezisk z owych kopalni. Jednym z nich był wysoki na łokieć, stosunkowo niewielki nefrytowy obelisk o detalicznej, wręcz koronkowej inskrypcji. Startując swoją gwiezdną maszyną, wciąż usiłowałem sobie skojarzyć twarz nieszczęśnika, którego znalazłem w tej kopalni, aż w końcu olśniło mnie. Dokładnie te same rysy twarzy malowały się w moim własnym odbiciu lustrzanem. Cześć, nazywam się Jerzy Podalewski. Jestem astronautą, ale to już pewnie wiecie, dzięki mojemu pierwszemu vlogowi. Nie mam za wiele czasu, gdyż równo za godzinę muszę dostarczyć aparaturę optyczną na jedną z kolonii marsjańskich. Przejdźmy zatem do sedna sprawy, jakim jest kontynuacja mojej opowieści, która wydarzyła się na Plutonie. Otóż w drodze powrotnej zobowiązałem się przetransportować na Ziemię parę znalezisk wykopaliskowych, w tym nefrytowy obelisk o detalicznych i obcych mi inskrypcjach. Nie przywiązywałem z początku zbyt dużej wagi do cargo, które wiozę. Myśl ciągle zaprzątał mi fakt, iż ktoś, kto umarł w tych wykopaliskach, był prawie na pewno moim klonem. Czemu jednak miało to być prawdą, a nie zbiegiem okoliczności? Cóż, są dwie teorie. Pierwsza jest taka, że był to mój sobowtór, w co nie wierzę. Druga zaś, iż to był klon wyhodowany dzięki mojej tkance, mojego DNA. Jak teraz o tym pomyślę, wydaje mi się dość dziwnym, że Marynarka Gwiezdna gromadzi próbki DNA dla każdego z zarejestrowanych tam astronautów. Dowiedziałem się tego od jednego z moich kolegów po fachu, ale tożsamości jego wymieniać nie będę. Powracając do mojej opowieści. Lot krążownikiem Orzeł X-12 trwał w najlepsze. Przeszklony kokpit zapewniał mi doskonały punkt obserwacyjny. Dzięki osłonie antygrawitacyjnej większość drobnych odłamków meteorów czy gwiezdnego pyłu rozpraszała się, nie czyniąc maszynie żadnej szkody. Lecąc tej klasy pojazdem, nie musiałem się martwić o pole grawitacyjne planet i jego umiejętne wybijanie się w drugą prędkość ucieczki, jak to robiono za starych czasów, kiedy to mnie nie było jeszcze na świecie. Wiedząc, iż do najbliższej przystani mam dzień drogi, przełączyłem systemy na autopilot. Nie bez rezerwy. Obawiałem się, iż elektronika, tak jak przy podchodzeniu do lądowania na Plutonie, może znów zaświrować. Dlatego też wszystkie systemy uprzednio sprawdziłem kilkoma testami na kalibrację i nic. Żadnych najmniejszych problemów. Mając włączony autopilot, przeszedłem od niechcenia do hangaru, w którym znajdowały się artefakty wykopalisk. Cisza jak makiem zasiał, a jednak jakby wsłuchać się w tą ciszę, coś nieustannie piszczało. Z początku myślałem, iż to efekt tego, że krew jest pompowana do moich naczyń krwionośnych i stąd słyszę pracę mojego ciała, ale to nie było to. Pisk ulegał efektowi Dopplera. Tak jak na Ziemi słyszymy natężenie dźwięku, kiedy to samochód przejeżdża obok nas, tak ja słyszałem coraz bardziej natarczywy pisk, w miarę jak przybliżałem się do pokrytego dziwnymi inskrypcjami obelisku. Po około godzinie zaczęło mnie to już tak drażnić, iż owinąłem znalezisko dwoma poduszkami, jakie miałem w swojej sypialnej śluzie i podążyłem do kokpitu sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Hologram na ekranie głównym wykazywał, iż kurs został lekko skorygowany przez autopilot. W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja nie jest niczym nowym, ale z jakiejś niebanalnej przezorności nie instaluje się jej nigdy na okrętach wojennych. A to wiele mówi o tym, do czego jest zdolna. Ale do rzeczy, zbaczamy z tematu. Otóż już miałem wyjść z kokpitu i udać się na średnio wygodną drzemkę w śluzie, gdy na radarze pojawił się niewielkiej masy obiekt. Zapewnie jakiś złom, pomyślałem i ustawiłem aparaturę skanerów, by prześwietlić owe znalezisko. Dopiero później okazało się, iż jest to szalupa ratunkowa. Wyłączyłem autopilot i postanowiłem się zbliżyć do obiektu. Ostatecznie wyhamowałem na tyle, aby przy pomocy dwóch mechanicznych ramion włożyć kapsoidalnie kształtny obiekt do wnętrza hangaru. Tam też przeżyłem kolejne zaskoczenie. Otóż szalupa ratunkowa pokryta była żółtawym nalotem. Znak, iż skądkolwiek przybyła, musiała zostać oblepiona żółtawym pyłem z pierścieni Saturna. Dopiero po starciu wierzchniej warstwy gwiezdnego osadu dopatrzyłem się krzaczastych napisów, z których to wywnioskować mogłem, iż była to kapsuła japońska bądź koreańska. Nie znam się na niuansach ich napisów, by rozróżnić jedno od drugiego. W grę więc także wchodzili i Chińczycy. Otworzywszy kapsułę, spodziewałem się zobaczyć ciało. Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem kombinezon astronauty wypełniony po brzegi kasku zafoliowanymi ampułkami z narkotykiem. Nie ulegało wątpliwości, iż ktoś na orbicie Saturna próbował przemycić ten syf i pozbył się dowodów. Dowodów, które teraz miałem ja i mogłem za to beknąć. Tak więc po szybkim zastanowieniu się Zdecydowałem, iż tłumaczyć się ze znaleziska nie będę. Pozostawiłem znalezisko otchłani kosmosu. Wyruszyłem w dalszą drogę powrotną. Nastawiwszy autopilot, poszedłem spać na góra 10 godzin. To wystarczająco dużo czasu, by się wyspać i powitać stację orbitalną Neptuna. Co działo się później, nie sposób opisać inaczej niż senne majaki i efekt osamotnienia. Śniąc, zagłębiałem się coraz dalej i bardziej w czarne, nieodkryte oko horyzontu zdarzeń, z którego wybudzałem się po trzykroć. Na domiar złego znów zacząłem słyszeć ów dziwny świst, który dochodził z czeluści hangaru. W końcu zmęczony i niewyspany, wybudzony po raz czwarty, zdecydowałem się zmierzyć z natrętnym artefaktem i wysupławszy go z objęć poduszek, chwyciłem oburącz. To, co zobaczyłem potem, wstrząsnęło moim jestestwem do granic możliwości i do dziś nie jestem pewien, na ile była to mara senna, a na ile rzeczywistość. Przed oczyma ujrzałem armadę, hordę gwiezdnych statków pustoszącą przestrzenie kosmosu. Widziałem terror w jego najczystszej formie, poczynając od niewolnictwa, a kończąc na pierwotnym strachu. Przez moment widziałem też jakoby w przyspieszonym tempie rozwój i upadek niezliczonych cywilizacji gnących się pod potęgą tej nieustraszonej siły. Potęgi, przed którą drżeć winien każdy ziemianin. W wizjach, jakich doświadczyłem, nie było ani chrzty godności, ani chrzty współczucia czy poszanowania. Strach omiótł mną, jakobym pogrążał się we wzburzonych chwalach oceanu. Jakoby szczytem i największą łaską była śmierć, a nie trwanie w tym szaleństwie. W końcu wypuściłem obelisk z rąk. Przez pół godziny próbowałem dojść do siebie. Z marazmu i zaszczucia wyrwał mnie komunikat z kokpitu. Zbliżałem się do orbitalnej kolonii Neptuna. Tam też przymocowałem, uradowany, iż jestem znów pośród ludzi, pośród błogosławionej cywilizacji. Możecie spodziewać się, co było dalej. Upiłem się w pierwszym lepszym barze, na jaki trafiłem. Dziś z perspektywy czasu uważam, że postąpiłem lekkomyślnie, ale wykonałem zadanie. Dostarczyłem próbki z wykopalisk na Plutonie w odpowiednie ręce. To już naukowcy zdecydują, jaką wartość odkrywczą posiada ten przeklęty kamień. Co do znaleziska opium w kapsule ratunkowej i spotkania swojego klona na Plutonie. Te dwie sprawy wolałem przemilczeć. Kto wie, ile niewyjawionych sekretów posiada jeszcze Marynarka Gwiezdna wraz ze wszystkimi ich podwykonawcami w postaci wielkich koncernów energetycznych. I jakie przerażające tajemnice spowija kosmos. Jest rok 2146. Nazywam się Adam Podalewski, a to jest nagranie dla przyszłych pokoleń, które będą odsłuchiwać tą wiadomość długo po naszej śmierci. Zacznijmy więc od nakreślenia realiów, w których przyszło mi żyć. Z zawodu jestem programistą. Pracuję nad programami nawigacyjnymi dla Marynarki Gwiezdnej. Wielkiej, międzynarodowej organizacji, której podlega wiele koncernów przemysłowych. To dzięki niej możliwe są loty kosmiczne dla zwykłych ludzi. Obecne kolonie na Marsie czy Neptunie zapewne rozrosną się jeszcze bardziej w waszych czasach, ale wróćmy do realii czasów obecnych. Sztuczna inteligencja została już stworzona i do pewnego stopnia ujarzmiona. Powstały tuziny programów, dzięki którym biznesmeni mogą stosować inwestycje wykraczające poza zmysł, wyczucie i doświadczenie. Przypomina to zarabianie na grze w szachy z tą różnicą, iż gracze mogą prowadzić wojnę wykraczającą poza ramy zwykłego ludzkiego pojmowania. W dzisiejszych czasach bez programu analitycznego prowadzenie efektywnego biznesu jest praktycznie niemożliwe. Co do mechanizacji mogę powiedzieć też tyle, że miałem już wątpliwą przyjemność rozmawiania z cyborgami, pierwszymi syntetycznymi ludźmi, jacy powstali. Ich mózgi hodowane są w 100% z próbówek, dopiero potem tworzone jest ciało ze sztucznych komponentów metali i materiałów węglowych. Sprawdzają się jako dodatkowe wsparcie dla policji i wojska. Jednak każdy z nich posiada wbudowany w swój mózg chip, który zapobiega tendencjom samobójczym bądź morderczym. Ponadto została stworzona sieć, która pomaga w namierzeniu i usuwaniu defektów, gdy takie się pojawią. Może jest to i prymitywne, ale to jedyne zabezpieczenie, jakie wymyślił człowiek. Nie znaczy to jednak, że wszystko działa perfekcyjnie. Czasami pojawiają się wyjątki od reguły, jak to miało miejsce w Demokratycznej Republice Chin, która swoją drogą finansuje Marynarkę Gwiezdną w około 40%. Tam problem polegał na tym, że cyborg zabił dwóch techników i uciekł z laboratorium, w którym został wyhodowany, pomimo iż miał włączony chip blokujący. W obecnych czasach połączenia neuronowe mogą zostać szybko przetłumaczone na kod binarny i na odwrót. Nie ma z tym większego problemu. Kupując okulary z chipami neuronowymi, możesz zarządzać swoją prywatną, rozszerzoną rzeczywistością i nie kosztuje to jakiejś horrendalnie dużej kwoty pieniężnej, mimo iż pieniądze dzisiaj są w pełni elektroniczne. Przy okazji, wszelkiego rodzaju paliwa, na skutek zapadnięcia się rynku opartego na handlu ropą, muszą być dziś syntetyzowane lub są biopaliwami. Taka, a nie inna sytuacja dała przewagę alternatywnym, bardziej ekologicznym źródłom energii. Najnowszą z nich jest tak zwana kwantowa fuzja, gdzie w kulistych akceleratorach cząsteczki zmuszane są do tych samych procesów, które zachodzą w Słońcu. Cóż by tu jeszcze powiedzieć, by nakreślić czasy, w których żyję? Być może warto by tu opowiedzieć o jednej historii z mojego życia. Widzicie, nie dalej jak rok temu miałem okazję spotkania się z moim wujkiem, który jest astronautą. Pracuje dla Marynarki Gwiezdnej, dostarczając surowce, towary, głównie do kolonii na Marsie. Przyleciał tylko na chwilę, gdyż miał mało czasu i pośpiesznie w bardzo zagmatwany sposób wyjaśnił mi, co spotkało go na Plutonie, zimnej karłowatej planecie naszego Układu Słonecznego. Nie wdawał się zbytnio w szczegóły, ale z całego tego bełkotu zrozumiałem, że coś bardzo niepokojącego wydarzyło się tam, w kosmosie. Pamiętałem wtedy Jerzego jako stoickiego, rozsądnego człowieka, zaś wtedy cała jego osobowość dosłownie legła w gruzach. 3 dni później wylądował w szpitalu, gdzie zdiagnozowano u niego załamanie nerwowe i możliwą schizofrenię. Podobno mówił i krzyczał, że jakaś nadnaturalna plaga krąży po kosmosie i niszczy wszelkie życie, że Marynarka Gwiezdna hoduje jego klony. Jednak na ile były to majaki, a na ile prawda, nie sposób mi ocenić. Pogrążony w myślach i trosce o mojego krewnego, zapytałem Alicję, co o tym myśli. Tak jak ja, jest programistą i o dziwo pierwszym cyborgiem, z którym miałem styczność. Z tego co wiem, to jako dziecko zapadła na niezbadaną dotąd chorobę zaniku połączeń nerwowych w całym ciele, z wyjątkiem tych w mózgu, więc przeszczepili jej mózg do naczynia i dali jej mechaniczne ciało. Tak więc zapytałem ją, co o tym myśli. Odparła wymownie, że wiele rzeczy mogło na to wpłynąć, po czym poleciła, bym spotkał się z wujkiem jeszcze raz. Z początku odmówiłem, nie chciałem go widzieć w takim stanie. Zawsze był opanowany, spokojny, a teraz kłębek nerwów. W końcu jednak przekonałem sam siebie, że warto by chociaż spróbować. Na drugi dzień, a było to w niedzielę, kiedy byłem wyjątkowo wolny od pracy, podjechałem samochodem do kliniki psychiatrycznej. Było około 16:00, tak więc byłem w godzinach odwiedzin. Kiedy zobaczyłem Jerzego, ponownie zaniemówiłem z przerażenia. Był cały wychudły, podłączony do kroplówki i zapięty pasami, by nie mógł uciec. Rozpoznał mnie od razu i zaczęliśmy gadać. Z początku nie działo się nic nadzwyczajnego. Ot, jak powodzi mi się w pracy, czy mam jakąś już dziewczynę i takie tam. Potem jednak spytałem, co wydarzyło się na Plutonie i odtąd zaczęły się schody. Wpierw po ciele wujka przeszły dreszcze. Zaczął majaczyć i paplać 3 po 3. Ponoć obcy, pradawna rasa, która zamieszkiwała na Plutonie, miała nas zgładzić, a Marynarka Gwiezdna hodowała jego klony. Nie wiedząc, do czego jego obłąkany bełkot zmierza, opuściłem budynek jeszcze bardziej zatrwożony niż wcześniej. Próbowałem to wszystko racjonalnie sobie wytłumaczyć, przy wielu okazjach rozmawiałem o tym z Alicją, ale nijak nie mogłem wysupłać z tego ani krzty sensu. Cokolwiek to było, musiało wpłynąć nieodwracalnie na jego psychikę. W końcu jednak, nie dalej jak po miesiącu, Nie kto inny jak Jerzy Podalewski wyszedł ze szpitala wraz z przypisanymi lekami na rzekomą nerwicę. Jednak nawet z uwagi na jego chorobę nie mógł porzucić swojej pracy i rychło po wyjściu ze szpitala powrócił do służby w Marynarce Gwiezdnej. Od tamtego momentu regularnie zażywa swój lek, zaś ja z ulgą przyjąłem, że jego stan psychiczny uległ poprawie. Zdawać by się mogło, iż to koniec tej dziwnej i niewytłumaczalnej historii, ale koniec tej anegdoty jest jeszcze przed nami. Widzicie, od momentu wylądowania mojego wujka w psychiatryku począłem dostrzegać wokół siebie dość dziwne i niewytłumaczalne zjawiska. Z początku zacząłem dostrzegać coraz więcej dronów latających po mieście. Świadom tej inwigilacji postanowiłem włamać się do wewnętrznej sieci Marynarki Gwiezdnej. To, co odkryłem, wstrząsnęło mną do głębi. Zobaczyłem zdjęcia obelisku znalezionego na Plutonie, tego samego, o którym w swoich majakach wspominał mój wuj. Zobaczyłem też informacje dotyczące przechowywania próbek DNA astronautów. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że Jerzy nie zmyślał i że coś dalece niepokojącego musiało wydarzyć się tam, w niepokojącej, czarnej jak smoła przestrzeni kosmicznej. Natrafiłem również na coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Oto moja koleżanka Alicja była pod stałym nadzorem, była inwigilowana. Spostrzegłszy te wszelkie tajemne informacje, natychmiast wyszedłem z wewnętrznej sieci Marynarki Gwiezdnej i usunąłem ślady wszelkiej mojej tam bytności z komputera. Niestety spóźniłem się. Na drugi dzień, o bladym świcie, zostałem przywitany w progach przez policję. Do niczego się nie przyznałem, mimo iż grożono mi stratą pracy. Na przesłuchaniu jednak dowiedziałem się czegoś jeszcze. Policjant, który mnie przesłuchiwał, pokazał mi zdjęcie Alicji, mojej koleżanki z pracy. „Poznajesz tę osobę?” pytał pochmurnym tonem. Odpowiedziałem twierdząco. Ta kobieta dopuściła się mordu na 2 ludziach. Pan zna ją pod imieniem Alicja, jednak jej prawdziwe imię to Yutian. Czy może pan powiedzieć więcej, niż wiemy? Zamurowało mnie, ale powiedziałem im wszystko, co wiedziałem. Nie spodziewałem się, że Alicja będzie zbiegiem z Chińskiej Republiki Demokratycznej i że zamordowała 2 techników. Tak jak usłyszałem to w wiadomościach. Teraz już wiem, dlaczego jej informacje i zdjęcia znajdowały się w sieci wewnętrznej. Nie chcę wiedzieć, co wspólnego ma z tym Marynarka Gwiezdna. Niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.